Grało się świetnie. Aktorzenie to jest coś, co od dzieciaka bardzo, bardzo mnie pociągało i bardzo chciałem spróbować i marzyłem o tym, żeby jednak zostać aktorem. Po drodze trochę mi ta muzyka i show biznes i cały ten telewizyjny światek wskoczył przed te moje marzenie. Natomiast od paru lat zaczynam znowu konsekwentnie gonić marzenie grania na wielkim ekranie i to jest mój debiut tutaj w naszym kraju, więc bardzo się cieszę. Bardzo, bardzo jestem podekscytowany. Jestem ultra zadowolony i wdzięczny, że w takim projekcie mogłem zadebiutować, bo jest to świetny projekt, świetny film. Mocno wierzę w to, że wszyscy, którzy dzisiaj wyjdą z kina, będą bić brawo i będą naprawdę wypowiadać się w samych superlatywach. Miałem okazję już widzieć wstępną montażówkę i jest fenomenalne. Jest naprawdę fajnym kinem. Komedia romantyczna to nawet nie do końca pasuje do tego filmu, ten termin. Ten termin chyba wydaje mi się, że tylko po to, żeby gdzieś ten film umieścić w jakiejś kategorii. Natomiast po obejrzeniu tego filmu tam nie jest taki fokus na relacjach damsko-męskich aż cały czas, a wręcz na relacjach po prostu nas jako ludzi. Ja sam... Znowu głupoty opowiada? Często, opowiadasz? No więc zaprosił mnie do siebie i kazał mi robić takie brzydkie rzeczy, żebym zagrał w tym filmie. Ja mówię, tak ma, no, albo to... kasa, albo inne takie. Coś muszę dostać za to. Ja nie wiem, no ja myślałem, że się jakoś dogadamy po ludzku. A taki okazuje, jest show biznes. No taki jest show biznes. Cały czas... Zresztą to jest przykład na to. Cały czas go chcę obsadzić, no i teraz się udało. Ale chciałbym go jeszcze więcej obsadzić, bo tu ma taką mniejszą, ale zaraz zrobimy coś. Talentowany aktor. Bardzo. Dziękuję. Wszystko, multitalent. Mi to tak prywatnie nigdy nie powie, ale kamery są to od razu. No trzeba. No dziękuję. Prywatnie muszę cię, wiesz, fuck off ten. Żebyś, wiesz, żebyś się nie zleniwił. Dziękuję takie bardzo. Słowo w ogóle istnieje.